Siemaczko, ludziska, z tej strony PixelEyesGame.pl, a to jest kolejny odcinek, drugi Let's Play Ratchet & Clank na PlayStation 3 w wersji HD. I zaczynamy kolejną planetę. Niestety, jak na mnie przystało, zapomniałem jej nazwy. Więc lole. Tak. W nazwie oczywiście podam w podtytule odcinka. Dam nazwę planety, ale teraz nie. I często buguje się właśnie to po prawej, ten air bar. Czyli coś, co nam pokazuje wskaźnik tlenu. Często się to buguje i teraz widzimy, że mamy wiecznie pasek tlenu wypełniony. To jest taki dziwny bug, nie wiem, czy występuje w oryginalnej wersji. W każdym razie, jak widzicie, występuje on w wersji HD. Tak samo jest z pewną bronią, która używa tego samego paska. Raczej dość wolno pływa. Sam wolno pływa. I dość szybko mu się zużywa tlen. Więc rekordu świata nie pobije. Chociaż później bym mógł porządnie pobić rekord świata. Powinien się też nauczyć szybciej pływać. Co szczerze powiedziawszy, nie wiadomo do dzisiaj, jak się nauczył szybko pływać. Sam. Jak zdążyliście zauważyć, że jest strasznie powolny już na nogach. I dzięki swojemu kluczowi, który trzyma w ręce, może takie przejścia otwierać. To jest bardzo fajnym rozwiązaniem, tylko trochę monotonnym. No bo nie, lepiej wcisnąć przycisk niż tak kręcić się dookoła i kręcić. I tu mi zgliczował się ekran. Więc gra cały czas myśli, że ja jestem pod wodą, jeśli chodzi o shadery. I wiecie, dzieci, nigdy nie bierzcie grzybów halucynów. Widzicie, co za tym skutkuje. O Boże. No, ale weźcie do gadżetu, on co naprawia. No i to jest właśnie sklep Gadgetron, w którym możemy kupować amunicję do broni oraz same bronie. Gadżetów tutaj kupować nie możemy. A i jakby ktoś zauważył, to na początku będę robił najpierw poboczne misje, a później dopiero misje główne. Więc jest fajnie. Widzimy platformówkę, jak się patrzy. Dużo skakania. Ale co nadal nie jest parkier. Parkier zacznie się później. Tak szczerze powiedziawszy, strasznie mało śrubek leci w tym pierwszym Ratchecie. Będziecie widzieli, jaka jest wielka różnica, jak zakończymy Ratchet & Clank 1 i zacznę nagrywać Ratchet & Clank 2. No oczywiście, no to jest maraton. A jeśli chodzi o Raymana, nie pamiętam, czy tłumaczyłem na live'ie, ale czemu maraton z Raymana został tak nagle przerwany bez żadnych informacji? Niby miał być ten maraton z Raymanem, a tu Ratchet & Clank.
Maraton z Raymanem został zawieszony dlatego, że nadal się zbieram, czy nagrać, jaką wersję Raymana 2 nagrać. I najprawdopodobniej będzie to wersja PlayStation 1, ale też nie mam w ogóle chęci, aby nagrywać Raymana 2. Gdybym, nie wiem, miał kupioną na PlayStation 3 reedycję. To znaczy, to nie jest taka reedycja jak w przypadku Ratchet & Clank'a, tylko po prostu emulacja. To wtedy bym już nagrywał, bo tak w wolnej chwili, gdy zagram w Raymana, to bym mógł nagrać sobie na ludzie. No tak to mi się nie chce, bo muszę korzystać z emulatora albo z oryginalnej wersji. Zapamiętajcie sobie to zdanie. Look, the plumber's back. Zapamiętajcie sobie to zdanie, w późniejszych odcinkach się przyda. Znaczy w jednym, ale to mały kruszek. Jak widzicie, i tutaj teraz powiem coś chamskiego dla ludzi, którzy wolą PlayStation 3 od PlayStation 2, ale w tej części nie zostały poprawione żadne efekty specjalne ani nic. Została tylko rozdzielczość podniesiona do 1080p na 720p. Fuj. To było fu. No to widzicie. No, musiałem się na chwilę zamknąć przez scenę. W każdym razie, jak widzicie, podczas scen wyanimowanych nie możemy... nie są odtwarzane napisy. To, co wiem, to nie jest żadny glitch czy coś, tylko tak jest od początku, że wyświetlają się tylko in-game cutscenes. Czyli cutscenki odtwarzane przez grę na modelach postaci, a nie że tak wyanimowanych. A, wracając. Tutaj została tylko rozdzielczość poprawiona, więc można nagrywać HD i w ogóle. I teraz powiem coś, co uważam za bardzo słuszne. Otóż, jak widzimy, gry na PlayStation 2... niektóre są nawet lepiej zrobione od gier na PlayStation 3. To właśnie widać po takich grach jak Ratchet & Clank. I ten zakup był głupi z mojej strony. Bo to jest najgorsza broń w całej serii Ratchet & Clank. Według mnie. No, bo większość gier to może mieć straszne glitche. Nie wiem. No, bardzo łatwo jest glitchować. Czasem się nawet crashują same. Że, nie wiem, nic takiego nie robisz, co mogłoby zglitchować grę, tylko przechodzi sobie poziom nagle. PlayStation 3. Znaczy, nie mówię, że wszystkie, bo na przykład genialne po prostu było... genialna na przykład jest wersja Terrarii na PlayStation 3. Bo na przykład wersję PC nie chce mi się grać, bo sterowanie. A wersja PlayStation 3 to jest genialne. Nie mogę nic w tej grze zarzucić, to jest genialne. Tylko trochę trudne do ogarnięcia. A jak ktoś ma łeb na to wszystko, to jest po prostu geniuszem.
Ja ogarniam tylko jakieś, nie wiem, 3/4. Wiem, dlaczego nie ogarniam to hardcore moda. Ale dobra, wracam do Ratchet & Clank. W każdym razie, trochę pozmieniałem te maratony, więc prawdopodobnie przez maraton Ratchet & Clanka będę jeszcze zmieniał te maratony na obecną chwilę, to poradźcie. Po maratonie Ratchet & Clanka, to jeśli będzie mi się chciał, to zacznę grywać Raymana 2. A jeśli nie będzie mi się chciało nagrywać, to najprawdopodobniej będzie maraton Crasha albo Spyro. W każdym razie maraton Crasha będę musiał w pół przerwać, żeby zrobić maraton Spyro, gdyż jeśli ktoś śledzi kanonikę tych obydwu gier, to mają one jeden taki swój crossover. Więc będziecie musieli poczekać na kontynuację Crasha i Spyro. Ale jeśli chodzi o Ratchet & Clanka, to tych mini gierek wydanych na telefony, chociaż będę robił Ratchet & Clank Going Home, nie Going Home, Going Mobile, chyba tak to się nazywało. Jeśli nie, to Going Home. Tylko nie wiem, która z tych wersji nie została wydana. Właśnie nie pamiętam, kurde mol. W każdym razie będzie też z tego. I jakby ktoś chciał wiedzieć, co jest na te stare komórki, co miały jeszcze klawiaturę. Lol, wiem, że dla niektórych teraz to może być szok, że telefony miały kiedyś klawiaturę. Ale to jest prawda. W każdym razie to właśnie na takich komórkach, w systemie Java to jeszcze było wydane, więc lol. No i tada. Mamy Ratchet & Clanka na komórki. Ale całkiem dobra była ta gra. Więc czemu miałbym z niej nie nagrać? Całkiem spoko, soundtrack też niezły. Raczej do assassin, okej. Has this ever happened to you? Hi, I'm Captain Quark, and believe me, there's nothing worse than staring down a Blargian Snagglebeast from the inside and knowing your equipment isn't functioning properly. That's why I come to Al's Robo Shack for all my electronic needs. Al has been the exclusive repair shop for my super electro gadgets since I was knee-high to a sand mouse. If Al can't fix it, it's not broke. Right, Al? You said it, pal. So if you're fighting crime, or just fighting grime, come to Al's Robo Shack in Metropolis for all your robotic repairs. Al's Robo Shack, it's quarktastic! I Quark to jest jak... No, to jest Kapitan Quark. Jak większość youtuberów, Quark się nieźle sprzedał. Raczej twórca słów. A, i jeszcze dotycząc tej cutscenki, to cutscenka nie jest wina mojej nagrywarki czy telewizora, tylko to było tak specjalnie zrobione przy pomocy tego infobota. Ale tak, to na komórki nie będzie przechwytywane obrazu z telefonu, gdyż musiałbym popsuć najpierw telefon, żeby zamontować w nim wyjście wideo. Ale przez emulator pięknie się nagra. Tak pięknie się nagra, będzie ok w ogóle. O, ale mi palce. Ojej. No więc tak, teraz
czeka nas tylko cutscenka. I to jest nasz statek. Statek bardzo fajny. Więc jak już się z wami żegnam, oglądajcie sobie jeszcze tą cutscenkę. Więc dziękuję wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i narka.